Siemaneczko, witam wszystkich miłośników wędkarstwa. Dzisiaj wybraliśmy się na takie odnóże rzeki Maz. Jest ze mną Bartek, Krystian, Jarek. Każdy się tutaj rozkłada jak może. Witam. Witam. Ciepło? No i co, rozkładamy się na szybko, bo prognoza pogody na dzisiaj jest taka niepewna. Strasznie wieje, ma przelotnie popadać, no ale co? Zaczynamy naszą przygodę wędkarską. Tak, rozrobimy szybko zanętę, mam tu. Została mi zanęta karpiowa, dlatego użyję jej tylko do zanęcenia tutaj małych rybek. Chcę złowić na drapieżnika, na trupka. Jest to zanęta karpiowa, do tego dodamy kukurydzę. Kukurydzę przesypiemy tutaj, nabiorę wody. Tak to wygląda. Popatrzcie. Taka będzie zanęta dzisiaj z kukurydzą. Jeszcze trochę przewilżymy. Tutaj głęboko jest. Chciałbym, aby te koszyki docierały z zanętą do samego dna. O. I tak pięknie się lepi. Tak, i mamy zanętę, dosiąknie, dolejemy później wody i robimy co? Wędkujemy. Tak rozstawiłem na razie tutaj krzesełeczko, wszystko pochowałem przed deszczem. Tutaj moja wędka, pikierek. Jarek, witam! Na co dzisiaj nastawienia? 4 sandacze, 2 okonki. No, 4 sandacze, 2 okonki i 4 ryby na patelkę jakąś. Ale i leszczyk. No zobaczymy, zobaczymy. Fajne miejsce tutaj, dosyć głęboko jest. Kilka tygodni wcześniej byliśmy po lewej stronie. Z tamtej strony dokładnie. No ale udało się, Jadzia. Nie nagrywałem. Był Dawid. Był kolega Marek. Także posiedzieliśmy sobie całą noc na spokojnie, bez kamery. Ale tamto miejsce jest bardzo płytkie. Tutaj znowu z tego powodu, że jest port. Tutaj blisko, jest głęboko. Także ten sandacz na pewno tutaj jest. Ja dzisiaj klasycznie wędki na podpórkach postawione do góry. Trzeba jeszcze będzie to wbić. Tutaj jedna. Druga i tutaj trzecią dam. Teraz tak, przygotowania na nocnego sandacza trwają. Łowimy tutaj na spławik naszą przynętę na sandacze. Także zobaczymy co dzisiaj nam tutaj się ukluje, bo mamy informację od innych wędkarzy, że już dobre 3 tygodnie jest problem ze złowieniem sandacza na trupka. Nie wiem, jak to ze spinningiem jest, ale my ogólnie łowimy sandacze na trupki. Zobaczymy, co będzie dzisiejszej nocy. W nocy ma troszkę popadać. No i co? Tyle mam wam do powiedzenia. Oglądajcie. Ja złowiłem około 5 babek. No i to jeszcze dołowię 3 i to mi starczy na noc. Mam tutaj jeszcze wędkę na białoryb, na leszcze. Pobawię się troszeczkę. No i lecimy. No i widzicie, jest kolejny rundelek. Małe rybki. Popatrzcie, jaki kopciuszek czarny. Tak jak dzisiaj obiecał, wątróbka idzie. Wątróbeczka na kotwicy. Na co? Na sumika. Tak, na kotwiczkę. I co? Do wody. I do wody. Znaczy, pierwszy raz w życiu na wątrobę mówię. Jo? No właśnie nie mówię. Zawsze rosówki albo rybki. Ale wątroba pierwszy raz. Nie wiem, czy to spadnie. Zobaczymy. Co tu za żyłka idzie? To jest plecionka, grubo, grubo. Siłek. Pokaż to? Krętlik. Aha. Na łożysku. To rzucaj. Rzucaj po rybę. Rybę życia. Ja? O. No wiesz, igłą przebiłem przez całość i naciągnąłem. Aha, no. Zobaczymy, nie? I Bartek zmienia na mocniejszy kaliber, nie? Tak jest. Teraz miałeś metodę. Metodę. Nie brało nic. No ja. Nie chcesz powtórzyć metody na noc? Nie. Nie chcę. Czyli co będzie teraz? No będzie sandaczowo. Czyli trupek. Tu pójdą dwie na trupka, tam na rasówkę leży cały czas, zmieniamy, zobaczymy, jak to wygląda, czy się coś tam bawiło, czy się nie bawiło. Czyli typowo drapieżnik dzisiaj tak nas interesuje. Tutaj na pederka rybka. Może grundel nawet, wiesz, ale tak duży. Tak napieprzało. Leszczyk albo płotka, wiesz. No, leszczyk. Wodą go, wodą! O, taki leszczyk. Mamy tutaj kolejne branko. A Leszcze nie ma. Kolejny taki maluszek. Oj. Leszczyk taki. Kolejny. Wszystkie takie nie za duże. A teraz chyba nic, albo grunty. A jest leszczyk. O! Wszystkie tego samego rocznika. O, takie leszczyki. Kolejny leszczyk. No i tak mamy godzinę 20 i co nam się rozpadało, także każdy siedzi w namiocie, musimy przeczekać to. Na razie tutaj leszczyki, na sandacza mam dwie wędki, jedną mam położoną, a jedna stoi, zobaczymy. No i tak, świetliki mamy już założone. No i zaczynamy naszą dzisiejszą nockę. Chłopaki tam też w oddali. Nie będzie teraz tego widać. Zobaczymy, co będzie brało. Bartek tutaj ma brania. Na co tu miałeś? O! Rusówki? No to patrz. O, sumik. Czyli są. Tak, są sumy. O, ładne. Ładny sumik na rosóweczki. Czyli Krystianowi na wątróbkę może coś walnąć, nie? Tak jest. Super, gratulacje. O, wypuszczamy teraz. Wypuszczamy, niech mamę zawoła, bądź tatę. Pięknie poszedł. A tu się w mule, nie? Tak. Ale idzie. Do Krystiana idzie. Patrz, nie chce iść, nie. Do brzegu idzie, nie? Super. Patrz, on tu podszedł, tak blisko, nie? Tu. Pa, nie chce iść tam. Uciekaj. Sumy mały, nie? No. Idź. Idzie. On tam teraz, wiesz, lampka świeci mu, to idzie. No. Dzień dobry! Mellować, jak tam wrażenia po nocce? Dobre, wyspani? Jak nigdy. No co no? W nocy się nic nie działo, kompletnie nic się nie działo. Rasówki jak żeśmy wyrzucali, tak żeśmy zwijali. Nietknięte, aż dziwne. Nie wiadomo. Sandacz nawet nie pyknął, ale kraby. Kraby, tak. Dużo takich krabów. No. A ty, Krystian, wyspany. No jak? O, jaki dźwignięty. No i co, posiedzimy jeszcze z godzinkę i zobaczymy. Może nad ranem jeszcze teraz jakiś Sandacz uderzy. W co wątpimy, no ale czas pokaże. Na koniec udostępniamy zdjęcie naszego kolegi, który wędkował w Wenlo i złowił pięknego okonia.